Po raz trzeci z kolei rodzinne ogródki działkowe mają szansę na dofinansowanie budów lub modernizacji istniejącej infrastruktury. Podobnie jak w latach ubiegłych, ratusz wesprze działkowców kwotą 100 tysięcy złotych. Prezydent Suwałk właśnie ogłosił nabór wniosków o te dotacje. Zdaniem Kamila Sznela ogrody działkowe, które w ubiegłych latach otrzymały dotacje, inwestowały publiczne pieniądze bardzo dobrze. Są to wszelkiego rodzaju inwestycje jak budowa alejek, budowa sieci wodociągowej, czy też budowa miejsc do rekreacji na terenie rodów. Ten program działa już od 2 lat, teraz jego 3. edycja. Bardzo dobrze przebiega ta współpraca z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych. Chwalimy ją sobie, a dzięki naszym dotacjom rody chętnie inwestują w swoją infrastrukturę. Środki wyasygnowane przez ratusz rozchodzą się właściwie na przysłowia pniu. Praktycznie ta dotacja w wysokości 100 tysięcy złotych jest rozdysponowana od razu podczas pierwszego naboru wniosków. Wszystkie rodzinne ogrody bez wyjątków, a mamy ich dosyć dużo w Suwałkach, składają takie wnioski. Zatem ta dotacja jest, można powiedzieć, wystarczającą kwotą na dany rok, by zaspokoić ich potrzeby. Na tegoroczne wnioski ratusz oczekuje do 15 maja. Jest więc sporo czasu, aby przemyśleć potrzeby i przygotować dokumenty.